Co się stało z kliszkami? Rozwalona. Jak wiecie, śpiewamy Stary Abraham. I miał 7 synów, klaszczem jedną, później dwoma. No i tutaj siedzi, możemy pokazać sprawcę tego zdarzenia tutaj, Grzegorz Sandomierski. Nie wiem, jak on to zrobił. Uderzając ręką tutaj, no po prostu wyrwał tą szafkę z zawiasów. Pierwsze skojarzenie z nazwiskiem Klimala. Patryk. Młody, może dobrze, może dobrze obiecujący. Zobaczymy. Tak, tak. Bardzo fajny chłopak, młody. Super. Słynny astronauta. Powiedz mi proszę, 20 lat, pierwszy skład Jagiellonii. Czy widzicie w nim przyszłość tego klubu? 20 lat, no tak jeszcze średnio. Ja wiem, o kogo chodzi, o tego młodego zawodnika. Tak, jak najbardziej, oczywiście. Ja myślę, że będzie tak samo dobry jak Karol Świderski. Jako znawca tematu trudno mi powiedzieć. No nie wiem, no. No jasne, dopiero się rozwija. To już chyba nie jest taki stary, przecież jest świeżo, co w kwiecie wieku można powiedzieć, nawet i to nie. Mhm. Mi się wydaje, że tylko przyszłość z nim wiąże się. Numerem 98, Patryk! Najpierw jedziemy po mojego członka rodziny. Chcieliście pieska mojego, no to wam go przyniosę. Pochodzimy z nim trochę. Generalnie po Białymstoku to za dużo nie chodzę. Jest rozpoznawalność? To znaczy jakaś tam mała jest, jakaś nie wiadomo jaka, bo dopiero... Jeszcze mam spokój, no. Powiem ci, myślę, że jeszcze będzie ten spokój długo, bo zanim tak na poważnie się to rozkręci, wydaje mi się, w Białymstoku, to jeszcze trochę to może minąć, ale... Ale powiem ci, że jakoś nie pędzi mi się do tego, nie? Żeby tam gdzieś zaczepiali jakieś zdjęcia czy coś. Losowanie moim zdaniem mieliśmy najlepsze. Półfinałów. Takie jest moje zdanie, bo ja osobiście grałem na Rakowie i ja bym tam nie chciał jechać na półfinał. Najcięższy mecz, jaki grałem w pierwszej lidze i ja bym tam nie chciał grać. Idziemy po mojego pieska. Lambo. Lambo. Zawsze chciałem mieć Lambo, nie? No to zawsze masz. Chciałem mieć Lambo, no i mam. No to masz. On się boi jazdy samochodem, wiesz? No, trzęsie się strasznie. Trzęsie się, no ale tylko ze mną się boi, nie wiem dlaczego. Ostatnio tutaj mieliśmy akcję. 6 nas chyba było, rozdawaliśmy ulotki dla ludzi na półfinał z reklamami. Powiem ci tak, z 5 osób, jak powiedziało mi, że nie chcę, to już nie odechciało mi się rozdawać ulotek, nie? I mieszkałem w Warszawie. I teraz tutaj jestem i tutaj lepiej jest. Nie lubię, jak tak jest narzucone ludzi, takie tłumy, takie wielkie. Ja się jeszcze lepiej. Suwałko jeszcze lepiej się czułem, ale generalnie powiem ci, takie porównywalne są Suwałki pod względem takich tłumów, nie? Że wiesz, że okej, że jest dużo tych ludzi, że gdzieś tam mogą pozaczepiać, porozmawiać i tak dalej, ale gdzieś nie ma tego tak jak w Warszawie, takiego boom i jeżeli kiedykolwiek miałbym iść gdzieś wyżej, to wydaje mi się, że tylko gdzieś za granicę. Wydaje mi się, że jak będę grał w Polsce, to tylko w Białymstoku. No. Pójdziemy sobie tutaj generalnie na jakiekolwiek spacery, jak wychodzę z dziewczyną, czy z pieskiem, czy nawet sam jak nieraz. Milena. Opuszcza nas co tydzień, no ale taki nasz los. No. Musi skończyć studia i od czerwca przeprowadza się do Białegostoku do nas na stałe.
Pałac Bronickich i generalnie tu mi się wydaje, to jest na najlepsze takie miejsce, jak ktoś przyjeżdża do Białegostoku i chce coś zwiedzić w jakimś stopniu, to wydaje mi się, że to jest takie miejsce do zwiedzania takie najlepsze. Generalnie czas w Suwałkach oceniam na taki pozytywny, nie? Pod względem na to, na jakiego trenera wpadłem, na jakiego prezesa, chłopaków, z którymi grałem, no i oczywiście na tą grę, którą tam miałem, nie? Dojrzałem dużo pod względem takim piłkarskim i też może jakoś życiowo też dojrzałem do tego wchodzenia już w tą ekstraklasę, bo w tym sezonie nawet już takie mecze były, że gdzieś tego doświadczenia brakowało pod koniec i tam trener mi na to zwraca uwagę i myślę, że tutaj z meczu na mecz jest coraz lepiej, ale wydaje mi się, że właśnie pod względem takim, że dużo kombinowania było przed, tam chciałem pokazać nie wiadomo co i na boisku. I trener mi tam kiedyś tłumaczył, że po prostu nieraz wystarczy grać prosto i to też jest bardziej skuteczne niż takie, że tak powiem, kombinowanie. Nie? W Suwałkach było inaczej taktycznie, a tutaj jest inaczej. Gdzieś ten atak pozycyjny z mojej strony w Suwałkach wyglądał tak, że wszystkie piłki praktycznie z przodu to były kierowane gdzieś tam na mnie, gdzieś te piłki były prostopadłe i tych piłek na grę tyłem do bramki nie dostawałem praktycznie w ogóle. Laga na Klimale i Klimala niech se radzi, nie? Ostatnia akcja, no. Kurczę, niewiele zabrakło, co? No niewiele. Powiem ci, że ciężko jest też tak podjąć decyzję. 90 chyba to była druga czy trzecia minuta. Dostał Imas piłkę praktycznie sam na sam z bramkarzem. Bramkarz też mu skrócił kąt, powiem ci, uciekł. Musiał uciekać, no bo chyba na 20 metr tak mu wyszedł bramkarz. Wydawało mi się, że będzie, znając jego umiejętności techniczne, że będzie wcinał. Ale minął go tam z perspektywy czasu, jak zobaczyłem, na początku się tak, że tak powiem, zdenerwowałem, bo myślałem, że może jeszcze mi poda, nie? Ale z perspektywy czasu to obrońca stał tak jak ty teraz i nie było szans, żeby tam podać. Musiałbym uciec do końca na 16 czy na 11 metr, żeby tą piłkę gdzieś dostać. No już tam było ciężko, już tam się wrócili. Z racji tego, że jesteś jednym z najlepszych strzelców tej edycji Pucharu Polski, mam dla ciebie prezent przygotowany przez naszych grafików. Okej. Okay. Jest tam z tyłu, chcę zobaczyć. Chcę, chodź. Nie, chyba nie pękło, wiesz? O, zajebiste. Patryk Klimala, Anno Domini 2019. Zajebiste, dziękuję bardzo. No powiem ci, lepszego prezentu chyba nie dostałem. Pod względem takim graficznym i pod względem takim piłkarskim naprawdę to chyba było po meczu, po pierwszej bramce chyba w Opolu to zdjęcie. Tak mi się coś wydaje, no. To jest jeden mecz tak naprawdę i wydaje mi się, że gdzieś to niezadowolenie kibiców możemy tutaj zrehabilitować się za te nieudane mecze tym wygranym finałem. To jest jeden mecz i każdy wyjdzie na 100% przygotowany i no, nie widzimy innego wyjścia niż zwycięstwo.